Witaj w tej lekcji, w której poznasz pierwsze narzędzie firmy Adobe, które działa w oparciu o działanie sztucznej inteligencji. Nazywa się ono Tekst na obraz, w języku angielskim Text to Image. I tutaj ta technologia jest coraz bardziej udoskonalana, ponieważ wcześniej na podstawie tego narzędzia byliśmy w stanie uzyskać pewne grafiki, pewne logo, a zobaczmy, że są one w stanie już tworzyć nam pewne zdjęcia, które przedstawiają osoby, człowieka, Yy, więc twarz i są w stanie radzić sobie z tym coraz lepiej. Oczywiście nie idealnie, to jest coraz bardziej udoskonalone, ale ta technologia idzie do przodu. Gdy uda ci się przejść do tego narzędzia i jesteśmy zalogowani na konto Adobe, to zobacz, że dostrzegamy tutaj od razu galerię zdjęć, obrazów, która została wygenerowana poprzez to narzędzie za pomocą użytkowników konta Adobe. Oni wpisali pewne polecenie, ty możesz takie polecenie wpisać tutaj i możesz określić na podstawie tekstu obraz, który chcesz wygenerować. Co to ma być za obraz, co ma się na nim pojawić, jakieś pewne elementy, może pewne osoby, w jakim stylu ma on zostać przygotowany. Dodatkowo jesteśmy w stanie kierować się tymi propozycjami. Powiedzmy, że któryś obraz się nam spodobał, na przykład ten uroczy pies w słuchawkach siedzący na klawiaturze komputera. Zobacz, że gdy najeżdżasz na dane zdjęcie, to widzisz, jaki prompt, jakie polecenie zostało wykorzystane, by taki obraz mm, sztuczna inteligencja mogła przygotować. Więc to też może stanowić dla Ciebie pewną inspirację bądź pewną naukę, jakie polecenia warto jest tutaj wprowadzać. Gdy podoba się nam dane zdjęcie, to możemy do niego przejść. Zobaczmy, że widzimy tutaj, jaka została wprowadzona komenda. Dodatkowo, ktoś nawet przesłał taki obraz referencyjny. E, tutaj jest galeria obrazów referencyjnych. E, to jest galeria, którą dostarcza firma Adobe. E, obrazy referencyjne, co one oznaczają? Że my wybieramy sobie tam jakiś obraz i dajemy znać też na podstawie tutajszej komendy, e, w jakim stylu ma być taki obraz przygotowany przez sztuczną inteligencję, że właśnie w takim stylu będzie on przygotowany. To niejako jest wzór i. Tutaj, na podstawie tej komendy, e, te zdjęcia zostały przygotowane, biorąc pod uwagę styl tego obrazu referencyjnego. I teraz przekonaj się, jak może to zadziałać. Czyli, wybieramy tutaj galerię obrazów referencyjnych, które zapewnia firma Adobe, jest ich dość sporo, są ułożone w różne kategorie, na przykład graficzne, neonowe, krajobrazy. Mm, I wybierzmy pewną z nich, chociażby ten obraz. I następnie zobaczmy, gdy cofniemy, to widzimy, że będzie on brany pod uwagę. No i teraz, gdy wygenerujemy pewne zdjęcia na podstawie tej komendy, to zostanie uwzględniony ten obraz referencyjny, styl pochodzący z tego obrazu. No i po chwili przekonamy się, że uzyskaliśmy ciekawe rezultaty, uroczy pies w tych słuchawkach siedzi na klawiaturze komputera, ale zobaczmy, ten styl został tam. Zachowany tego obrazu, który sobie wybraliśmy, ale jeśli chcesz pobrać jakiś własny obraz, który znajduje się na Twoim urządzeniu, to także masz taką możliwość. Dodatkowo pojawia się tutaj kilka innych ciekawych opcji, które możesz zastosować. Wybrać wersję modelu. Domyślnie jest wybrana wersja najnowsza tego modelu, który pozwala generować obrazy na podstawie tekstu, ale zobacz, możesz zdecydować się na wcześniejszą wersję. Która pozwalała przede wszystkim generować stylizowane zdjęcia i ilustracje. Ta nowsza wersja pomaga generować lepszej jakości obrazy, na których mogą pojawiać się już osoby, na których może pojawiać się człowiek i prezentować się już znacznie lepiej. Gdy weźmiemy pod uwagę dalsze ustawienia, to zobacz, wybieramy proporcje, czyli jak takie zdjęcie ma się prezentować, czy poziomo, pionowo, kwadrat, panoramiczne. Typ zawartości, czy ma być to takie bardziej realistyczne zdjęcie, czy taka forma sztuki. Intensywność wizualna, no to zobacz, gdy ona jest na niskim poziomie, to jakość tych zdjęć jest znacznie niższa. Gdybyśmy się im dokładnie przyjrzeli, chociażby tej klawiaturze, gdy weźmiemy na bardzo wysoką, no to przekonamy się, że już ta jakość jest znacznie wyższa i że to prezentuje się znacznie lepiej. Możemy ustawić także na domyślnym, Poziomie, czyli takim właśnie 50 na 50%, i to też może zapewnić tam ciekawe wyniki. Choć mi udaje się dostrzegać, że gdy ta intensywność jest na maksymalnym poziomie, to wtedy rezultaty są najlepsze. I możesz to dostrzec spoglądając chociażby na te rezultaty. Te pieski, ta jakość graficzna prezentuje się już na wyższym poziomie. Przejdźmy do ustawień, które dotyczą stylu. Można określić intensywność. I ten suwak tak naprawdę wpływa na intensywność dopasowania stylu i efektów, czyli jak bardzo ym, sztuczna inteligencja ma użyć danego stylu, jeśli na przykład przesyłamy tutaj bądź wybieramy pewien obraz referencyjny, i jak bardzo ma zostać zachowana intensywność stylu, uwzględniając efekty, które tutaj możemy sobie wybrać. Tych efektów jest dość sporo. Yy, no to weźmy pod uwagę maksymalną. Nie musimy tutaj wybierać obrazu referencyjnego, więc skupmy się tylko na efektach i zdecydujmy się na pewien z nich. Zobaczmy, że są popularne. Możemy brać pod uwagę wszystkie i dzięki temu przeglądamy ich znacznie więcej. Niech to będzie grafika cyfrowa i dodatkowe ustawienia: no to kolor i odcień. Także i na tym moglibyśmy się skupić. Weźmy pod uwagę żywe kolory, oświetlenie, to niech będzie właśnie taka. O, coś takiego, podświetlenie, no i kompozycja, więc zobaczmy, że można się tym bardzo ciekawie pobawić. Ustawienie zdjęcia można też wybrać sobie automatyczne, gdybyśmy chcieli. No i teraz, gdy wygenerujemy sobie e, zdjęcia na podstawie e, tego stylu i tak naprawdę intensywności stylu, który wybraliśmy, no to przekonamy się, że będzie mogło to zaprezentować się w inny sposób. Więc staraj się i Ty pobawić tymi y, przeróżnymi ustawieniami i stylami, które są tutaj dostępne. Pamiętaj, że by zapoznać się bardziej z danym zdjęciem, to wystarczy, że sobie klikniesz, zostaje ono powiększone. Możesz także tutaj edytować i uwzględnić pewne opcje, które są tutaj dostępne. Na przykład usuń tło, zastosuj filtry do pasowania, dodaj teksty nie tylko, y, pokaż podobne, czyli. Na przykład dany efekt szczególnie się nam spodobał, weźmy pod uwagę na przykład to zdjęcie. No i chcemy, aby jeszcze inne propozycje się pojawiły, ale bardzo podobne do tego wyniku. I tak się stało. Zostały one tutaj przygotowane. Jeśli pewne grafiki się nam podobają, to jesteśmy w stanie zapisać ich do ulubione, więc znajdują się w takiej pewnej ciekawej kolekcji. Yy, można do niej przejść i tutaj jest ona dostępna, gdy dane zdjęcie. Chcemy pobrać, to już tutaj jest ta opcja, ale możemy ją uwzględnić biorąc pod uwagę także to narzędzie. starczy tutaj zdecydować się na tą opcję. Więcej opcji, gdy klikniemy, to ono się nam po prostu powiększa. Dalej jest tu opcja, która pozwala na pobranie takiego zdjęcia, na skopiowanie sobie łącza i komuś udostępnimy i ktoś może również zapoznać się z tą grafiką. Są też inne ciekawe możliwości, które jesteś w stanie tutaj wykorzystać, więc to do czego zachęcam? To przede wszystkim zdecyduj się pojawić w tym miejscu, przetestować to narzędzie, zobaczyć jakie możesz uzyskać ciekawe wyniki, na jakie wpaść pomysły. Może także dostrzegasz ciekawe propozycje, które znajdują się w galerii przygotowanej przez innych użytkowników konta Adobe, a oni również mogli stworzyć coś naprawdę ciekawego. I to może być taką pewną cenną lekcją, czy też inspiracją. Oczywiście pamiętaj, że gdy za darmo korzystamy z tego narzędzia, to nie jesteśmy w stanie korzystać z jego wyników do użytku komercyjnego. O tym nas informuje firma Adobe. Oczywiście może się to zmienić, jeśli byśmy korzystali z tego narzędzia, biorąc pod uwagę pewne płatne programy firmy Adobe, jak Photoshop i inne tego typu. Więc staraj się uwzględniać również ten warunek i do zobaczenia w kolejnej lekcji, w którym poznasz następne narzędzie, które zapewnia firma Adobe działające w oparciu o sztuczną inteligencję.